O, wiewiór! Tak. Siemano Max, słuchaj, pojawiła się tutaj taka teoria, która jakoby miałaby obalić teorię niepokonanego Casio. Czy jesteś w stanie w jakiś sposób wpłynąć na to i powiedzieć nam, jak wyglądał przebieg twojego sparingu z Casio na YouTube Shore? No już dokładnie ci mówię, nie? To wyglądało tak, że zaczęliśmy sparing, nie? Umówiliśmy się od początku na dwie rundy. Ja go obaliłem go na początku. Kto zaproponował dwie rundy? Ja zaproponowałem, ale ty powiedziesz okej. Okay. Powiedziałem, bo nie chciałeś, dwie rundy. Nie chciałeś trzeciej, to powiedziałem. Kurwa, nie, co nie chciałem trzeciej, powiedziałem dwie rundy. Przed, w ogóle przed sparingiem. Ty powiedziałeś ile rund, ja powiedziałem dwie. A ty powiedziałeś okej, okay. Nie powiedziałeś to dawać trzy. Nie było tak. Nie było. Dobra, rundy. Kurwa. Powiedziałem, że okej. To był sparing. Dobra, po prostu powiedziałem, że dwie i tyle. No, nie mówiłem, że mają być na siłę dwie, tylko zaproponowałem dwie, ty powiedziałeś spoko, nie chciałeś no tych, dobra, nie chciałeś to się zeszły. Dobra, zaproponowałeś dwie, no. Mam. No, obaliłem cię, trzymałem cię w bocznej. To, że ty mi trzymałeś głowę, to nie znaczy, że ty miałeś tam jakieś duszenie i tak dalej, bo ty w ogóle mylisz... Bo nie miałem małych rękawic, jakbym miał małe, to bym ci zrobił to samo, co Rafałowi. Daj kościół, proszę cię. Ja bym od razu się uwolnił z tego, co ty złapałeś Ratajowi, czemu, a mi nie złapałeś to nawet czemu się tego nie uwolniłeś takiego. Z tego, skoro miałem duże? Bo ja też miałem duże i nie mogłem rozpiąć ci rąk. W ogóle nie było to zagrożone dla mnie w żaden sposób. Ja miałem pozycję dominującą, ja byłem na górze i ja cię biłem. I tak wyglądała cała pierwsza runda. Dla mnie również to nie było zagrożenie. No. To była pierwsza czy druga runda? Pierwsza wyglądała tak, że byłem cały czas na górze i go biłem. Tak, trzymał mnie, ja byłem w pozycji Boże i on mnie trzymał za głowę i ja go biłem, ja pod koniec złapałem Dosia. Tak, po schabach cię biłem, potem złapałem Balachę. W drugiej rundzie obaliłem cię od razu i całą rundę siedziałem i cię biłem w wyszadzie. A to, że cię nie poddałem i tylko dlatego, że nie miałem małych rękawic. Poddałbym cię od razu, gdybym miał małe rękawice. A ja jakbym ale miał małe rękawice, od razu bym cię w tej pierwszej rundzie poddał, jak cię miałem za głowę. Gościu, nie rozśmieszaj mnie, ty mylisz Mataleo z gilotyną i kurwa ty mówisz, że ty byś mnie poddał w bocznej. No ja kurwa, cię miałem wyczonego tak kurwa. Samo jak Rataja. No przecież Kanowski znawca kurwa. Mówił, że Rataja nie ma szans, żebym poddał. Tak. A go poddałem. Kurwa. No to co ty mi będziesz mówił, że ja cię nie poddam? Kurwa, poddaj. Jak poddaj kogokolwiek, kto ćwiczy dłużej niż rok parter, gilotyną z pozycji bocznej na dole, to kurwa nie wiem, będziesz mistrzem parteru. No to jestem, nikt, bo Rataja kurwa, poddałem. Nikt. Po pierwsze Rataja podałeś z pogardy, a po drugie utrzymałeś za szczękę i on klepnął tylko dlatego, że on sam się poddał. Nikt, kto umie trochę parteru, nie klepnąłby czegoś takiego. No ktoś, kto umie trochę parteru, to powinien gościa, który w ogóle nie umie parteru, poddać przez dwie rundy, czy nie? Tak, gdybym miał moje rękawice, jak ja mam chwytać w rękawicach bokserskich? Jak gdybym miał małe rękawice, tak, kurwa, to, czemu, wymówka, to po co wymówka. Wyszedłeś na jak tą się walkę nazywa w dużych rękawicach, skoro potem jakby bo, kurwa, sobie nie przygotowujesz tak, wymówki? Kurwa. Nie obchodzi mnie to, że ja cię nie poddałem wymówki. I tak cię wpuściłem w pierdol. Co z tego, że cię nie poddałem? Jakie to ma znaczenie, co? W pierdol mi spuściłeś, że siedziałeś na mnie? I cię biłem, tak. A biłeś nie, w ogóle co... ci kurwa. W ogóle ci nie spuściłem w pierdol, ja siedziałem na ciebie i cię biłem. Coś mi zrobił? O kurwa. Zacznijmy od tego, pogardzie? Że chodzi. Od tego, że nawet jak się w stójce biliśmy, to ani razu mnie czysto w stójce nie trafiłeś, gdzie ta stójka no to tak, była wielka paszczyzna. I jakby... Ja, czy przed sparingiem ci powiedziałem, że jeżeli mnie nie poddasz, to uważam, że jesteś słaby w parterze? Ja pierdolę, nie no, zajebiście, mówisz przed sparingiem, o jeśli mnie nie poddasz, to jesteś słaby w parterze, to wychodzisz do walki i no i jeśli nie wygrasz ze mną, jeśli kurwa tak, weź się ale mi w głowę. Ale się zdenerwował, a zobacz, nie umiem powiedzieć, no, tak było. No. Już kurwa ty powie, wiesz to, bo dobra, było tak, no, okay. No nie, wiesz jak było? Wychodzimy, nie, powiedz, jeżeli powiedziałeś mnie nie podda, tak o, nie, nieprawda, ja pomyślałem nieprawda. Sobie tak, jak on zaproponował te dwie rundy, to mówię, kurwa. Wow, kolor, no. Czyli on myśli, że w dwie rundy to może inaczej. Tak, a co powiedziałeś? Nie, poczekaj Max, chwilę, Max, ale mogę? No. Zróbmy inaczej. No. Jest druga runda, początek drugiej rundy, przewracasz Casio, tak? No. Siadasz w pełny dosiad? Pełny dosiad i do końca rundy go biję. Ile trwała runda? 3 minuty.
3 minuty. W której sekundzie mniej więcej go obaliłeś? Kurczę, na pewno poniżej 30. Załóżmy 30, czyli rozumiem, że 2,5 minuty w Grand & Poundzie biłeś Casio. Tak. No jak w Grand & Poundzie, jak tu bił? Ale Casio miał gardę, nic nie mogłeś zrobić z jego gardą. No nic. Nie, nie miał gardy. Nie, jak gardę, jak trzymałem dosiad. Nie, nie. Czy jesteś w stanie... Mówiłem go normalnie. Tego nie jesteś w stanie powiedzieć, ale czy twoje ciosy przedzierały się przez gardę Casio i twarz? Tak, przedzierały się. No. Normalny sędzia w takim pojedynku przerwałby walkę? Tak, przerwałby. To są gdybania. Moim zdaniem sędzia by przerwał. Tak ci powiem. Patrz, czy jak ja bym ci wyjebał to w łeb teraz, to byś przeżył, myślisz? Myślę, że tak. To sprawdzimy? Widzisz, takie wiesz. Ja widzę, że tobie też zależy, bo ty masz też lekki kompleks. Wystarczy, żebyś się kurwa Casio przydał, że dostałeś i tyle. Ja widzę, że jakby jesteś troszeczkę postronny w tej sytuacji, bo tobie zależy, żeby mi w końcu szpileczkę wbić, bo zawsze każdego cage'a ze mną przegrywasz. Ja ci wytłumaczę dlaczego. I dlatego, w walce Norman Casio nigdy nie powiedziałem, że Norman jest 100% faworytem. No ale bo znam twoje, że będzie ciężko. Daj mi dokończyć. Będzie ciężko, tak jakbyś był pałką. Również nie wierzę. Zawsze mówiłem, że. Ale luz mi to pasuje. Masz szansę w tej walce. Nawet wielokrotnie powtarzałem, że gdzieś tam są historie sportowe. Nawet TVP Sport ostatnio wrzuciło archiwalny pojedynek twój. No, bo wiedzą, że zasięgi największe z Don Casio są. I masz umiejętności. Trenujesz i ja wiem, że trenujesz. Mam umiejętności w melanżu. Ale. Jako, że gdzieś tam prowadzę ten program, to dla mnie to jest gdzieś moja robota, żeby sobie stworzyć detektywistyczną przygodę. Tylko to jest głupie, że robimy sobie sparring, no tam nie ma sędziego, więc no i walczymy na innych zasadach. No walczymy do kurwa tak jak są teraz, federacje otwierają się, że jedna runda i do końca. I nie ma tam kurwa, wiesz, to tak samo jak na tej walce, której wspomniałeś, TVP wrzuciło. No to przecież tam ktoś, ale był dwa razy liczony. Tylko, wiesz, no nie powinno być kurwa liczenia, bo to mi się nigdy nie podobało na amatorstwie, bo ja nigdy... Dobra, nie ale powiedz mi, jakim cudem ja miałbym cię poddać w dużych rękawicach? Jak? Chuj mnie to obchodzi, ty. Chciałeś walki, kurwa, jesteś parterowcem, powiedziałeś, że mnie w dwie rundy poddasz, ale poddałem. Nie powiedziałem. Tak powiedziałeś, kurwa, debilu. Ty tak powiedziałeś. Przecież powiedziałeś, że mnie poddasz. Nie wypowiedziałem nigdy takiego słowa. Co ty myślisz, że mi by nie było, ja bym nie umiał dumy schować w kieszeń i jakby mnie jakiś cios jeden zabolał, to mi byś myślisz, że ja bym nie odklepał? Ja bym odklepał, bo mi by było szkoda zęba. Jakiego, Casio, ale dobra, to była nieoficjalna walka. I wiadomo, nikt tego nie przerwał. No. Nigdy nie powie, że wygrał Wiewiórka, czy wygrał Casiusz. No macie wszystko wyjaśnione, no. Teraz każdy, wiesz, jakby po to, żeby mnie skurwić, ludzie będą pisać, tak, ale daj mi dokończyć. Tak jak ty, jak też gdybyś będą był, gadać. Gdybyś był osobą trzecią, która widziała ten pojedynek, tak... Ja, wiesz, do czego chcę dojść? Chcę dojść do tego, stary, że jesteś niepokonanym szefem Teamu Króla. I czy rzeczywiście jesteś niepokonanym szefem Teamu no, Króla? Jestem, no. Jesteś niepokonany. Nie, no. Niepokonany szef Teamu Króla, który dostał pierdol od Józiura. No, poddałeś mnie? Wiem, duże rękawice mówiłem. No ale to ja, wpierdol to co, to się uznaje za siedzenie na gościu? Tak, no i bicie, tak. To się uznaje za pierdol. Dostałem, jak mieliśmy tę pozycję, wiesz, że ona na mnie. Ja pierdolę. To ciekawe, że cię wtedy lała pięściami. To fajne masz upodobania. Fajne masz kurwa upodobania. Z każdą kobietą prawie przegrałem, ty. A i każda cię leje pięściami po głowie? Ja pierdolę. No. A Wiewiór w... Koniec walki ustanowił stoper, tak? Tak, tak, no. Okej, okay. I po prostu przerwaliście i tak się zakończył temat. Tak, no, tak. Skończył się czas, a trzeciej no, rundy No i wiesz, i od początku... A trzeciej rundy Wiewiór nie chciał. Nie, że nie, kurwa. Kurwa, dzięki. Ja tak, jeszcze byłem wszystko kolegu, wiesz, ja pierdolę. Jak YouTube Shore sobie obejrzycie... A ja nie byłem, mało co pił. Tak, ja mało, kurwa.
Tylko co robiłeś tam na YouTube Short, to zamawialiście kurwa dealerów. A ja najebany non stop byłem. Tak, kurwa. I kurwa, wyszedłem najebany i mnie nie umiał poddać, no. A ja gdybym miał małe rękawice, to bym go w tej pierwszej rundzie zadusił, kurwa. Tak jak Rataja. Tak, kurwa. Ty byś wszystkich udusił, wszystkich byś zabił, kurwa. Na razie. Tylko jeszcze nie miałeś okazji. Najlepszy rekord twojej MMA, Leszczu. Ostatnie pytanie, Max. Komu kibicujesz w walce Casio Norman Parker? Wiesz co, troszkę Normanowi, ale nie jakoś tak bardzo. Nie, nie, nie jest tak jakoś, że bardzo mi zależy, żeby Norman spuścił mu w pierdol, ale po prostu myślę, że tak będzie. Okej, okay, czy gdybyś miał walkę z Cassiuszem w boksie, wygrałbyś? Raczej nie, raczej nie. Okej, okay, w MMA? Na 100%. Okej. Okay. No comment? Znaczy, no ja nie jestem przekonany, żeby nie wygrał. Żebyś nie wygrał? Że on by nie wygrał. W MMA? Również. Okej. Okay. Tylko nigdy nie dostanie szans. Okej. Okay. No dobra, no to dzięki. Bo do króla zapraszam, jak ktoś mi udowodni, to wtedy ja przyjdę do tych, kurwa, wiesz, paziów. Okej, okay, czyli Max jest dla ciebie paziem. No, on jest taki fałszywy, nie? Ja tak jak mówię, jak podszedł do El Tosta, mówiąc, gdzie ze mną na YouTube Short sobie jakby wyjaśniliśmy potem, były ziomki, a on podszedł dupę lizać, a to nawet nie było potrzebne. A, dupę, kurwa, dupę lizać. No podszedłeś dupę lizać, a mnie nie widziałeś. A mnie nie widziałeś, a ja stałem z boku, kurwa. I widziałem, jak ja pierdolę, ty jesteś debilem, że kurwa mam na przykład w początku relację z tobą miałem, to nie znaczy, że mam kurwa mieć złe sentosy, jak brzuch mojego przyjaciela nie musi być moim kurwa wrogiem od razu. Ja nie jestem tak zjebany jak ty. No tak, tylko właśnie, jak nie musi być ty od razu, kurwa, to po co iść, każdego, kto, kurwa, to po co iść dupę lizać, bo to wiesz, nie, nie jak on by podszedł. Tylko powiedziałem mu kurwa prawdę, zachowałem się po prostu tak jak trzeba i powiedziałem mu kurwa tak jak było i tyle, tak, nic więcej. Czyli ty z nim ogólnie każdego dnia sypiasz? Co kurwa? Z El Tostem każdego dnia sypiasz? Ale o czym ty kurwa teraz mówisz, bo nie rozumiem. Bo mówisz, że powiedziałem mu jak było naprawdę. Czyli no, każdego dnia go pilnujesz. Co każdego dnia? O czym ty w ogóle pierdolisz? No to kurwa właśnie nie wiesz, o czym ty pierdolisz. No bo ja mówię, no skoro powiedziałem mu, mówisz, że powiedziałem mu prawdę o tamtym wieczorze, a czy ja powiedziałem o kurwa jednym wieczorze? Nie, bo ty mówiłeś o afterze, że to było na afterze. Ja nie powiedziałem, że nie było nic w międzyczasie. Tylko powiedziałem o samym afterze, bo ty mówiłeś o afterze i ja powiedziałem, że nie mogło być to na afterze. To nie jest lizanie dupy? Nie, po prostu powiedziałem mu, że wiem, że nie mogło być to na afterze, bo Godlewska była gdzie indziej i ja o tym wiem i tyle, no. No. Kurwa i tyle. No, ty, no dobrze, to nie jest kurwa nic. Lisz dupę. Jak coś, no, to jak cię tak, wyjebią kurwa. Swoje MMA, to pójdziesz do MMA VIP, kurwa. Tak, kurwa. Do El Tosta. Dobra, kurwa, tam się ryj. No, no pewno, idź tam, kurwa, tam parter będziesz miał. Na pewno Maxa. Z El Tostem, kurwa. Maxa nie wyrzucimy. Będziesz miał 10 sekund w bocznej, w dosiadzie, kurwa, El Tosta. Jest to dla nas. Maksymilian jest bardzo dobrym zawodnikiem, który aspiruje na walkę o pas mistrzowski. Tak więc raczej to tutaj będzie jego kariera, nie w innych federacjach. Oczywiście, to też należy wybór do Maxa, ale z tego, co mi się wydaje, to Max jest lojalny i związany tutaj z Fame. Chyba się nie mylę, nie? Dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. Super, dlatego dziękuję ci za telefon, Maksymilian. Może się okazać, że jeszcze w trakcie zadzwonimy, ale raczej już nie, bo reszta materiału jest stricte kierowana do Cassiusza. Tak więc dzięki za telefon i do zobaczenia.